Witajcie. Dzisiaj wzmacniacz firmy Behringer VT15FX. Jak widać, tutaj mamy taki śmieszny symbol VTC. To jest taka technologia, która ma symulować brzmienie lampy. Na razie czysty kanał. Zero neutralne dla gitary, można powiedzieć. Nie sugerujcie się, że tu jest 0,10, bo w przypadku korektorów, equalizerów, jakby zerowe brzmienie, czyli to neutralne, to jest właśnie na godzinie 12. Dopiero dodając lub zdejmując na przykład basu, ingerujemy w brzmienie gitary. Uwaga, włączam. Od razu wam pokażę efekty. Są tutaj cztery rodzaje efektów ogólnie. Reverb, chorus, delay, flanger. Pogrupowane po 4, czyli zaczynając od pierwszego, od reverbu. Pierwsza wersja jakby tego reverbu z 4. Można edytować jedynie jakby poziom tego nasycenia tego efektu, na przykład delikatnie, albo możemy zrobić pół na maksa. To jest jakby miksowanie sygnału tego naszego z gitary plus efektu, który tutaj jest. Teraz na przykład słychać głównie ten reverb. Drugi reverb. Trzeci reverb. Czwarty. Mamy, szanowni państwo, delay. Następny delay. Następny delay. Następny. No, zabawy tutaj mamy sporo. Teraz następne chorusy. To się bardzo przyda do grania takie, w graniu takim. O, jak słodko. Thank you.
Następny byłby Franger. Każdy z tych frangerów i pozostałych efektów różni się po prostu intensywnością, która jest fabrycznie ustawiona i w zasadzie nawet te ustawienia są wystarczające. Wiadomo, mamy każdego po 4, czyli 4 efekty po 4 ustawienia, czyli 16 bajerów. Tutaj na przykład wyłączę ten efekt wirtualnej lampy i załóżmy, o może ten ostatni flanger trzasnę. Troszeczkę dodaję głośności i rozjaśnię brzmienie. Teraz, drodzy kochani metale, czas zacząć zabawę. Włączę od razu to. Od razu można właśnie troszkę ściszyć. Fajnie, że już na mniej więcej powiedzmy na 9 godzinie mamy już fajny taki przestrzeń do grania czegoś takiego w miarę ludzkiego, nie? No, w miarę. Teraz pobawmy się z tym. Trzeba przyznać, że pozytywnie mnie zaskoczy ten wzmacniacz. Wiadomo, brzęczenie zawsze będzie. Im większy gain, tym większe brzęczenie. Tak samo sprzęganie. Tego nie unikniemy, no nie? Teraz spróbujmy z jakimś efektem, na przykład z chorusem.
Tak grać. Zobaczymy jeszcze tylko ostatnia opcja. Chester bez tego. Jest troszeczkę ciszej i troszeczkę brzmienie ciemniejsze. Też ma swoje zalety. Mniej więcej widzicie i słyszycie, jak to brzmi. Wiadomo, standardowe wejście na jakieś MP3 lub i na słuchawki. No i wyłączanie mocy. No, myślę, że warto kupować taki wzmacniaczek. Wiadomo, mamy Mustangi, mamy te inne pierdoły, ale Behringer też daje radę.